Siemanko ludziska, z tej strony ja, Mariusz Strecz, a w dzisiejszym odcinku, znaczy odcinku, krótkim takim tak naprawdę szybkim poradniku, chciałbym wam przedstawić przedmioty, które przydają nam się do profesji, typu na przykład płaterstwo, inżynierstwo, jubilerstwo, garbarstwo, tkactwo i wiele, wiele takich innych, arkana i inne. Film będzie podzielony tak naprawdę na 10 części. Przemyślałem sobie z jednej strony, żeby ten odcinek nie trwał jakoś bardzo długo, żebyście nie musieli czekać, aż ja tam będę... Nie będę chodził ubijać tych bossów, po prostu podzielę film na 10 kategorii i przedstawię wam tak naprawdę miejsca, nazwę mobła i co z niego może wydropić tak naprawdę. Dlatego co, nie przedłużając tego jakże już długiego wstępu na tym momencie, po prostu przechodzimy do pokazywania, gdzie co dropi. Więc tutaj, ludziska, zaczniemy sobie od razu od arkany. Tutaj będziecie mieli pokazanego bossa, gdzie dropi. I oczywiście dany przedmiot, który powinien dropić z tego bossa. Teraz przejdziemy sobie do płatnerstwa. I znowu boss, i znowu przedmiot. Teraz będą przedmioty na gotowanie. Teraz coś dla fanów inżynierii. Teraz coś dla fanów jubilerstwa, czyli pierścionki, naszyjniki. Teraz przeskoczymy do garbarstwa, czyli to, co ludzie lubią najbardziej robić, czyli skórować w tej grze. No to teraz przyszła pora oczywiście na wytapianie. Teraz coś podobnego do wytapiania, czyli kamieniarstwo. To teraz przyszedł czas na tkactwo. Teraz tak naprawdę ostatnie stolarstwo, bo niestety meblarstwa ani kucia broni nie mogłem znaleźć. I to, ludziska, by było w sumie wszystko w tym jakże szybkim poradniku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie tutaj subskrypcję, jakiegoś lajka, jakiś komentarz, bo oczywiście nie wszystkie te rzeczy musicie dropić. Niektóre są naprawdę tanie, można je kupić tutaj właśnie w Factorii. Dlatego co, no ja się z wami żegnam i życzę wam miłej niedzieli. Trzymajcie się,
Siemanko.